Na tym rysunku przedstawione są ciastka. 12 sztuk ciasteczek. Te pokolorowane na brązowo mają czekoladową polewę, a te, na których jest litera C, mają kokosowe nadzienie. Na przykład to ciastko to w górnym lewym narożniku ma czekoladową polewę, ale nie ma nadzienia kokosowego. To ciastko ma polewę i ma również nadzienie. Czekolada z kokosem. To ciastko nie ma czekoladowej polewy, ale ma chociaż kokosowe nadzienie. A to nie ma w ogóle niczego. I zastanawiam się, w jaki sposób możemy lepiej przedstawić informację, którą widzimy. Jeden ze sposobów to narysowanie tak zwanego diagramu Venn'a. John Venn to matematyk angielski urodzony w 1834. Najczęściej diagram wena rysuje się tak, że w formie prostokąta przedstawiamy cały interesujący nas wszechświat. W tym przypadku interesuje nas wszechświat ciasteczkowy. W tym prostokącie będą wszystkie ciasteczka, którymi się zajmujemy. Wszystko, co tutaj narysujemy, musi dać w sumie 12 sztuk ciasteczek. I wewnątrz tego prostokąta narysujemy okręgi reprezentujące konkretne grupy ciastek. Pierwszy obszar, pierwszy okrąg, to wszystkie ciastka, które mają czekoladową polewę. Moglibyśmy te okręgi narysować odpowiednio w skali, ale nie narysujemy, bo tak będzie łatwiej i szybciej. To jest obszar czekoladowy, wszystkie ciastka, które mają polewę z czekolady. Teraz narysujmy obszar kokosowy. Kokosową część naszego ciasteczkowego wszechświata. Ponieważ wiemy, że istnieją ciastka mieszczące się jednocześnie w obszarze czekoladowym i w obszarze kokosowym, to tak narysujemy te dwa obszary, żeby częściowo się pokrywały. Nie jest to rysunek w skali. To, że te okręgi mają podobną średnicę, nie oznacza, że są podobne. Widać po ciastkach, że obszar czekoladowy jest większy niż obszar kokosowy. Gdyby był to rysunek w skali, to okrąg czekoladowy musiałby być odpowiednio większy od kokosowego. I teraz możemy zapełnić odpowiednimi liczbami każdy z tych obszarów. Ile ciastek ma polewę czekoladową, ale nie ma nadzienia kokosowego? Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Czekolada bez kokosa. Tutaj zapiszemy 6. Nie jest to cały obszar czekoladowy, chodzi tylko o tę zakryskowaną jego część. Ile ciastek ma jednocześnie czekoladę i kokosowe nadzienie? 1. 2 i 3, trzy. trzy sztuki. To jest ten obszar, który jednocześnie należy do obydwu okręgów. Tutaj okręgi się nakładają, obydwa obszary się nakładają. Trzy ciastka należą jednocześnie do obydwu kategorii, do obydwu obszarów. Mają jednocześnie kokos w środku i czekoladę na zewnątrz. Ile jest razem ciastek czekoladowych? 6 plus 3, czyli 9. Zaraz się też dowiemy, ile jest razem ciastek kokosowych. Ile ciastek ma w środku kokos, ale nie ma polewy z czekolady? Tylko to jedno. W tym obszarze jest tylko to jedno ciastko. Ile jest razem wszystkich ciastek z kokosem? 3 plus 1, czyli 4. Widać to na górnym schemacie: 1, 2, 3 i 4. No i mogłoby się wydawać, że skończyliśmy, ale 6 plus 3 plus 1 to razem 10, a ciastek jest przecież 12. Gdzie się podziały ostatnie 2? Ostatnie dwa ciastka nie mają ani kokosa, ani czekolady. Też je ponumerujmy: jeden i dwa, i możemy tę dwójkę wpisać tutaj, poza okręgami, ale wewnątrz prostokąta. No i skończone. Czekoladowo-kokosowy diagram Wena, skończony. Tak wygląda jeden ze sposobów graficznego przedstawienia informacji o ciastkach czekoladowo-kokosowych i o tym, ile jest ciastek z różnymi kombinacjami tych dwóch składników. Ale można to zrobić w inny sposób. Możemy narysować tabelę, tabelę różnie nazywaną, ale generalnie tabelę posiadającą dwa kierunki. Nazwijmy ją zatem tabelą dwukierunkową i opisującą jednocześnie dwie różne cechy badanych przedmiotów. W pionie pokazana jest częstość występowania czekolady, a w poziomie pokazana jest w takiej tabeli częstość występowania kokosa. W statystyce możecie też spotkać nazwę tablica wielodzielcza, albo jeszcze parę innych nazw. Wypełnijmy teraz te tabelę odpowiednimi liczbami. Ta komórka reprezentuje liczbę ciastek, które jednocześnie posiadają kokosowe nadzienie i czekoladową polewę. Już liczyliśmy, to jest ta trójka w środku diagramu weNA. Wpiszmy trójkę. W tej komórce mamy liczbę ciastek posiadających czekoladę, ale nie posiadających nadzienia. To ta szóstka. Mają czekoladę, ale nie mają kokosa. Znajdują się poza białym obszarem. Tutaj 6. W tej komórce odwrotnie. Kokosowe nadzienie jest, czekolady nie ma. Ile jest takich ciastek? Jedno. Jedynka tutaj. I w tej ostatniej komórce nie ma ani czekolady, ani kokosa. To ta dwójka z diagramu. 2. Możemy w tej tabeli dopisać jeszcze coś. Możemy w obydwu kierunkach dodać pozycję razem albo suma. Dodajmy wartości w kolumnach. 3 plus 1 to 4 i 6 plus 2 to 8. Ta czwórka to suma ciastek, które mają nadzieję kokosowe. Te bez czekolady i te z czekoladą. Na diagramie 3 plus 1 razem 4 to 8 to suma ciastek, które nie mają kokosa. Na diagramie to ta szóstka i ta dwójka. Możemy dodać wartości wierszami w poziomie 3 plus 6 to 9, 1 plus 2 to 3. Ta dziewiątka to liczba wszystkich ciastek z czekoladą. Na diagramie 6 plus 3. To 3 to liczba wszystkich ciastek bez czekolady. Na diagramie to jedno ciastko i te dwa. Jeżeli jesteście ciekawi, to możecie jeszcze na koniec dodać sumy w pionie i w poziomie. Będą to wtedy sumy sum w obydwu kierunkach. Każdą informację, na przykład taką o ciastkach, możemy zawsze przedstawić na kilka różnych sposobów. Mam nadzieję, że się podobało.